Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich. Żywot i bolesna męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi. Audiobook do słuchania stworzył kanał YouTube JAKATOLI. Od drugich świąt wielkanocnych do powrotu z Cypru. Jezus naucza w Chytrus. Następnego dnia chodził Jezus znowu po polach i nauczał robotników. Przez cały dzień okrywała ziemię dziwna mgła. Tak gęsta, że ledwo można się było nawzajem widzieć, słońce przeświecało słabo przez mgłę, jak biały płatek. Wszystkie pola okoliczne zbiegają się klinem ku północnemu wschodowi, ściśnięte dwoma wznoszącymi się wzgórkami. Na polach gnieździ się mnóstwo kuropatw, przepiórek i gołębi gardłaczy. Z owoców pamiętam jabłka, wielkie, szare, żłobkowane, o mięsie czerwono żyłkowanym. Jabłonie tego gatunku rosną tu gęsto w szpalerach. Jezus mówił znowu przy powieści o żniwie, nauczał o chlebie powszednim i uzdrawiał chrome dzieci, ułożone na skórach owczych w nieckach lub korytach. Niektórzy ze słuchaczy rozpływali się w pochwałach nad jego nauką, lecz Jezus zganił im to i rzekł mniej więcej tak. Kto ma, będzie mu daną, a kto nie ma, temu i to, co ma, zabiorą. Żydzi mieli niektóre wątpliwości co do różnych punktów nauki Jezusa. Obawiali się oni, że nie będą mieli żadnego udziału w ziemi obiecanej. Mniemali także, że Mojżesz nie potrzebował przechodzić przez Morze Czerwone i tak długo błąkać się po pustyni, bo były do ziemi obiecanej daleko krótsze drogi. Jezus odrzekł im na to, Ziemi obiecanej nie stanowi samo kanan. Królestwo Boże można zdobyć i wtedy rzeczywiście nie trzeba tak długo błąkać się po pustyni. Jeśli jednak zarzucacie to Mojżeszowi, na ten czas sami nie powinniście się błąkać po pustyni grzechu, niewiary i szemrania, tylko obrać krótszą drogę, drogę pokuty, chrztu i wiary. Żydzi tutejsi mieszają się często z poganami, nie tracą jednak na tym, bo zwykle bywa, że poganin przyjmuje wiarę żydowską i sam staje się Żydem. Chodząc tak po polach i nauczając, stanął z towarzyszami na gościńcu, wiodącym z północno-zachodniego portu wyspy Cypryjskiej ku południowo-wschodniemu. Gościniec mija z salamis o parę godzin drogi na zachód. Zawsze panuje tu ruch, zawsze jest pełno podróżnych. Na gościńcu stała wielka gospoda żydowska, i tu się Jezus zatrzymał. Nieopodal stały szopy i gospoda ze studnią, przeznaczona dla karawan pogańskich. W gospodzie żydowskiej nie było żadnej niewiasty, żona gospodarza mieszkała osobno. Zaledwie umyto sobie nogi i posilono się, zaczęli się schodzić inni uczniowie, zajęci dotychczas chrztem w salamis. Po niejakim czasie wzrosła liczba towarzyszów Jezusa do 20 osób. Tego dnia jeszcze nauczał Jezus na dworze ludzi wracających z roboty. Przyniesiono mu kilku chorych robotników. Nie mogących już zarobić na chleb, Jezus, przekonawszy się o ich wierze, uzdrowił ich i zaraz kazał im pójść na robotę. Nad wieczorem przybyła tu karawana arabska. Wielkie woły juczne szły parami, dźwigając na grzbiecie ciężary, złożone na dwóch poprzecznych drągach. Pakunki piętrzyły się im aż na tuby. Gdzie droga była wąska, tam szły jeden za drugim, dźwigając pakunki między sobą. Osły znów i wielbłądy obładowane były brzemieniem wełny. Ludzie należący do karawany pochodzili z okolic, gdzie mieszkał Jedro, odznaczali się więcej brunatnym kolorem skóry, niż Cypryjczycy. Przybyli tu z kraju na okrętach, w kopalniach wymienili towary na mieć i inne metale, a teraz wracali gościńcem ku południowemu wschodowi, by znowu wsiąść na okręty. Metal ten złożony był w długich pakach. Krótszych jednak niż zwyczajnie, dla zbytniej ciężkości. Były to zapewne sztaby lub długie płyty. Część metalu przerobiona już była w naczynia i kotły, złożone w okrągłych, beczkowatych pakach. Niewiasty były bardzo pracowite, przędły one nawet w czasie podróży, na popasach zaś tkały maty i szale, i z tego zarobku mogły się w drodze utrzymać i przyodziać. Materiału dostarczała im wełna, złożona w pakunkach. Przymocowywały takową na plecach, przędły jedną ręką nitkę i nawijały na wrzeciono, obracane drugą ręką. Gdy wrzeciono już było pełne, przewijały na kółko, zawieszone u pasa. Jak mówiliśmy, stanęła tu karawana na popas. Wędrowcy pozdejmowali Juki ze zwierząt, napaśli je, po czym zaraz pozdrowili Jezusa i prosili, by mogli przysłuchać się Jego nauce. Jezus chwalił ich pilność, skierował rozmowę w ten sposób, Iż się ich pytał, dla kogo podejmują tyle trudu i pracy, i tak naprowadził naukę na stworzyciela i zachowawcę wszystkich rzeczy. Mówił o obowiązku dziękowania Bogu, o miłosierdziu Boga względem grzeszników, błędnych owiec, błąkających się i nieznających pasterza. Słowa jego, miłe i życzliwe, wzruszyły i ucieszyły pogan i chcieli dać panu różne podarunki. Jezus pobłogosławił ich dzieci. Po czym zaraz odszedł z uczniami ku północy do Chytrus, oddalonego stąd o cztery, pięć godzin drogi, a około 6 godzin od Salamis. Droga wiodła łagodnie pod górę. Wkoło rosły obficie drzewa oliwne i bawełniane. Rosła tu także roślina, z której, jak mi się zdaje, wyrabiają rodzaj jedwabiu, podobna więcej do konopi niż do lnu, wydaje długie, delikatne nitki. Przede wszystkim jednak zwróciło moją uwagę milutkie drzewko obsypane, gęsto pięknem żółtym kwieciem. Owoce ma podobne do nieszpółki, jest to, zdaje mi się, szafran. Na lewo rozpościera się piękny widok na góry, pokryte bujnym lasem, najwięcej rośnie cyprysów i małych wonnych modrzewi. Z gór spływa rzeczka, tworząc wodospad. Więcej naprzód ku górze rośnie po jednej stronie drogi las. Po drugiej rozciągają się nagie wzgórza. Są tu kopalnie miedzi i białego metalu, podobnego do srebra, więc też od drogi prowadzą poziome szyby w głąb góry, w innych znowu miejscach od góry w dół. Metale przetapiają zapewne na miejscu, a do tego używają żółtego materiału palnego, którego w pobliżu jest cała góra. Materiał ten prasują w wielkie sztuki i suszą. To zapewne miano na myśli, gdy mówiono czasem, że góra niekiedy się zapala. Po czterech godzinach drogi przybył Jezus do gospody, stojącej więcej jak pół godziny drogi przed chytrus aż dotąd ciągnął się wciąż kopalnie. W Gospodzie przyjęli Jezusa ojciec Barnaby i kilku innych mężów, oddając mu zwykłe usługi miłości i gościnności. Odpocząwszy trochę, nauczał Jezus, po czym spożył z towarzyszami skromny posiłek. Hytrus leży na równinie w zagłębieniu. Miasto zamieszkują Żydzi i poganie. Koło miasta stoją rozrzucone pojedyncze budynki, jakby folwarki, połączone ogrodami i polami. Jezus przyszedł do miasta od strony kopalń. Ponieważ się bardzo smuciłam, że praca i trudy Jezusa, poniesione tu na wyspie, tak mało miały wydać owoców, że nawet, jak mówi pielgrzym, nie ma wzmianki o tej podróży ani w Piśmie Świętym, ani gdzie indziej i nie wiadomo także nikomu, jak wiele zdziałali tu Paweł i Barnabas. Miałam objawienie, z którego sobie tyle przypominam, 570 dusz pozyskał Jezus na Cyprze dla nieba, tak Żydów jak Pogan. Grzesznica Merkuria poszła z dziećmi swymi wkrótce za Jezusem do Palestyny, zabrawszy ze sobą mnóstwo skarbów. Przybyła do świętych niewiast i przy nich została. Przy zakładaniu pierwszych gmin chrześcijańskich koło Ofel aż do Betanii, dała diakonom wiele pieniędzy na budowę i utrzymanie tychże. Widziałam, iż została zamordowana podczas Rokoszu, wznieconego przeciw chrześcijanom przed nawróceniem się Szabła. Było to wtedy, gdy szaweł wyruszał do Damaszku. Wkrótce po odejściu Jezusa z Cypru, wyruszyło za nim do Palestyny wielu Żydów i Pogan, zabierając ze sobą pieniądze i całe sfemienie ruchome, i tam je pomału na rzecz gminy wydawali. Gdy to nie ustawało, powstało między przeciwnikami Jezusa wielkie oburzenie. Reszta członków rodzin. Nie będąca Jezusowi przychylna, czując się przez to poszkodowana, szemrała i lżyła Jezusa jako oszusta. Żydzi i poganie złączyli się ku jednemu celowi, zakazano wymawiać nawet imię Jezusa, stronników jego więziono i biczowano. Kapłani pogańscy brali podejrzanych na tortury i zmuszali ich do składania ofiar. Starostę, który tak życzliwie rozmawiał z Jezusem, Odwołano do Rzymu i złożono z urzędu, a sprowadzeni rzymscy żołnierze obsadzili porty i nie wpuszczali nikogo na okręty. Po ukrzyżowaniu Jezusa wygasła tu i pamięć o Nim zupełnie. Źli wspominali Go jeszcze czasem, ale jako buntownika i zdrajcę, ci zaś, którzy zachowali trochę wiary w Niego, zaczynali się chwiać i wstydzili się nawet podawać za Jego stronników. W dwanaście lat później nie znaleźli tu Paweł i Barnabas ani śladu wiary Chrystusowej. Nie bawili tu długo, pozyskawszy jednak garstkę wyznawców, zabrali ich ze sobą. Na drodze do Chytrus nauczał Jezus pojedyncze gromadki górników. Kopalnie częścią były w rękach pogan, częścią wydzierżawione przez Żydów. Robotnicy, tak Żydzi jak poganie, byli bladzi i wynędzniali, nagie ciało okrywali kawałkami brunatnej skóry, a wyglądali w tym jak w żółwiej skorupie. Pracowali po obu stronach drogi i tak też z miejsca przysłuchiwali się nauce. Stosując się do ich rzemiosła, mówił Jezus o złotniku, który czyści kruszec w ogniu. Między górnikami było także kilku opętanych czy też nagabywanych przez diabła, którzy przywiązani przymusowo pracowali wraz z innymi. Za zbliżeniem się Jezusa zaczęli szaleć i krzyczeć, głosili imię Jego i wołali, co od nich chce. Umilkli dopiero na rozkaz Jezusa. Wtem zbliżyli się do Pana żydowscy górnicy ze skargą, że poganie pod drogą podkopali się w granice ich kopalni i kradną im kruszec. Prosili więc Jezusa o rozstrzygnięcie tej sprawy. Jezus kazał zatem wiercić dziury na granicy po żydowskiej stronie i rzeczywiście natrafił na szyby przez pogan wybite. Zwabiły ich tu obfite pokłady rudy jakiegoś białego metalu, cynku czy też srebra. Jezus zaczął uczyć o zgorszeniu i niesłusznym przywłaszczaniu sobie cudzego dobra a postawieni świadkowie udowodnili zupełnie winę pogan. Że jednak nie było na miejscu pogańskiej władzy, więc spór pozostał nierozstrzygniętym, poganie odeszli szemrając. Hetrus jest bardzo ożywioną miejscowością. Żydzi i poganie licznie tu zamieszkują, chociaż zajmują osobne dzielnice, jednak w poufalszych są z sobą stosunkach, niż to gdzie indziej bywa. Zawierają często i małżeństwa między sobą, ale w takich razach zawsze poganin przechodzi na żyda. Jest tu kilka świątyń pogańskich i dwie synagogi żydowskie. Najstarsi żydowscy i nauczyciele wyszli Jezusowi naprzeciw przed miasto, tudzież dwóch filozofów z Salamis, którzy skruszeni jego nauką, przyszli aż tu za nim, by dalej słuchać słów jego. Przyjęto Jezusa w domu na to przeznaczonym, umyto mu nogi, podano przekąskę i zaraz proszono go, by poszedł uzdrowić chorych. Z utesknieniem go oczekujących. Przychylając się do prośby, poszedł Jezus na ulicę żydowską, gdzie przed domami na drodze leżało około dwudziestu chorych. Byli między nimi chromi, opierający się na kulach, podobnych do szczudeł o trzech nogach. Jezus wszystkich uzdrowił, a oni, zarówno jak i krewni, zaczęli opiewać chwałę jego, wyśpiewując krótkie wiersze pochwalne. Wzięte jednakże z psalmów, uczniowie jednakże zalecili im spokój, więc ucichli. Stąd poszedł Jezus do domu arcybożnika, gdzie już zebrali się w znacznej liczbie uczeni, między nimi wielu ze sekty rehabitów. Rehabici nosili odmienne suknie, mieli odrębne zapatrywania i bardzo ostre przepisy moralne, teraz jednak nie trzymali się już tak ściśle pierwotnej reguły. Zamieszkiwali całą osobną ulicę, głównym ich zatrudnieniem było górnictwo. Pochodzili oni z plemienia, osiedlonego w Efron w Królestwie Baszan, gdzie także są w pobliżu kopalnie. Przy sposobności zaprosił arcybożnik Jezusa na ucztę, którą kazał przyrządzić dla Niego po szabacie. Jezus jednak obiecał już był ojcu ucznia Barnaby, więc tam w Jego imieniu wszystkich zaprosił, arcybożnikowi zaś radził, by ucztą przeznaczoną dla Niego uraczył po szabacie biednych górników i robotników. Synagoga pełna była ludzi, a wielu pogan przysłuchiwało się także nauce, stojąc z zewnątrz na tarasach. Jezus nauczał z trzeciej księgi Mojżesza o składaniu ofiar do przybytku i z Jeremiasza o obietnicy. Mówił o żywej i martwej ofierze i na zapytania objaśniał zachodzącą między nimi różnicę. Nauczał tu także o ośmiu błogosławieństwach. Był zaś w synagodze stary pobożny rabin. Który już od dawna cierpiał na wodną puchlinę, jak zwykle tak i dziś kazał się przynieść do synagogi na swe miejsce. Gdy teraz uczeni zaczęli o różnych rzeczach dyskutować z Jezusem, zawołał starzec, milczcie. Pozwólcie mi mówić. Gdy zaś ucichli, rzekł Panie. Okazywałeś innym miłosierdzie, pomóż mnie także, i każ mi przyjść do siebie. Wtedy rzekł do Jezus, Jeśli wierzysz, wstań i chodź do mnie. Starzec powstał natychmiast zdrów, a wołając, Panie, wierzę, wszedł po stopniach ku Jezusowi i złożył mu podziękowanie. W całej synagodze rozległy się krzyki radości i pochwały. Zaraz potem wyszedł Jezus wraz z innymi i udał się do domu Barnaby. Tymczasem kuchmistrz, z polecenia arcybożnika, zwołał biednych robotników na ucztę ofiarowaną im przez Jezusa.